Za chwilę staniesz się uczestnikiem satelitarnego przekazu stereofonicznego. Nie reguluj swojego odbiornika. A teraz żegnamy się już z maluchami, a przed telewizory zapraszamy domowe przedszkolaki. Która godzina? Pyta rodzina. Jak kraj jest wielki, przeszli wzdłuż. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Adam, słuchacie audycji Bankowe Przedszkole, gdzie od 18 do 21 będziemy bawić się przy punkrockowych rytmach, trochę wpadając czasami w rytmy reggae, aby potem zaraz szybko nadrobić hardkorowym graniem. Wcześnie zaczynamy, można by rzec,
bo zegarki przesunięte, mam nadzieję, przynajmniej u tych, którzy są obecni teraz na audycji. A dzisiejsze nasze spotkanie składa się z takich trzech tematycznych bloków. Pierwsze dwa są nagrywane i pojawią się później na naszym kanale YouTube oraz jako plik MP3 do ściągnięcia, który zostanie opublikowany na radiowym Facebooku. Pierwsza godzina naszego spotkania to serwis informacyjny, a w nim wydarzenia z kraju i ze świata, zbliżające się festiwale, koncerty, promowane zespoły i wszelkie nowości ze sceny, które udało mi się dla Was wyłapać. Następnie od godziny 20 ruszamy z tematem głównym. Dzisiaj będziemy mówić o absurdach dużych koncertów, głównie tych na stadionach. Ostatnia godzina, od 20 do 21, to czas dla Was, czyli piosenka na życzenie. Wtedy to będę starał się spełniać Wasze prośby muzyczne. Więc 3 godziny, mam nadzieję, dobrej zabawy przed nami. Do Waszej dyspozycji pozostawiam panel pozdrowień, przez który możecie bezpośrednio do mnie pisać, przesyłać życzenia i wszelkie treści, które zostaną odczytane na antenie. Zapraszam również na radiowy czat, gdzie jest już parę osób obecnych. Tam macie możliwość poznania się i porozmawiania ze sobą. Ja również jestem tam zalogowany. Wszystkie odnośniki, panel pozdrowień, radio, czat radiowy znajdziecie oczywiście na naszej stronie radiowej www.radiounderground.org. No, to nie przeciągając, za chwilkę ruszymy z naszym serwisem informacyjnym, a działo się dość sporo. Ale najpierw odrobinę pozytywnych wibracji, skoro rozpoczęliśmy nasze nadawanie od utworu Ty i ja namysłowskiej grupy Taumaturgia, to jeszcze raz coś z ich albumu, album Paranoje Codzienności, i teraz będzie utwór Agresja. Zaczynamy 334. spotkanie, audycja punkowe w przedszkole. Ruszamy! We'll be right back.
Taumaturgia z utworem Agresja. Bardzo przypomina to zespół Neuropatia z lat 90. A tymczasem zerknijmy na panel pozdrowień. Pierwszy Igor się tutaj zameldował u nas. Cześć wszystkim. Cześć Igorze. Witam wszystkich. Oj, Krzysztof, jak zawsze na posterunku. Kruszyna, moja ulubiona część punkowej niedzieli. Punkowo pozdrawiam. Również pozdrawiam Kruszyna. Liza, witam wszystkich. Ja się pytam, gdzie ten pan admirał jest? Gdzie on jest? No już jest na czacie i pozdrawiam Lenka również, Lizawa. Ociec napisał, Awe ulicznicy wszystkich światów. Oj, pozdro dla brudu, znamy słowa i klucz worka, ojciec. No dobrze, pozdrawiamy również wzajemnie. Moi drodzy, zaczynamy serwis informacyjny o tym, co działo się w kraju, co działo się na świecie. Będzie trochę rozmowy, gadania, narzekania, bo naprawdę zawsze jak przygotowuję serwis informacyjny na audycję, to przyjdzie się strasznie denerwować, żeby nie powiedzieć gorzej, kiedy sobie o tym wszystkim poczytam, o czym się dzieje. A jeszcze taka informacja, że powinna być chyba dzisiaj wielkanocna audycja, z racji tego, że za tydzień jest Wielkanoc i nasze spotkanie odbędzie się dopiero za 2 tygodnie, więc za tydzień jest wolna niedziela. No cóż, są niedziele wolne od handlu, to będą niedziele wolne od nadawania. No i ze względu na święta w przyszłym tygodniu audycja się nie odbędzie i słyszymy się za 2 tygodnie. To tak tytułem wstępu, a tymczasem lecimy, zaczynamy nasz serwis informacyjny. Gramy! A zaczniemy od wydarzeń z Polski. No, jakby tutaj nie patrzeć, to trzeba zacząć od manifestacji, które się ostatnio odbyły w Polsce. No i zaczniemy może z wyższej półki, ponieważ nawet ONZ odezwało się w sprawie ustawy Zatrzymaj aborcję, która łamie prawa człowieka. I odrzucenie projektu zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej jest jedyną możliwością, by Polska zachowała opinię państwa, w którym przestrzegane są prawa człowieka. Tak ocenia grupa ekspertów ONZ-u. I według nich przyjęcie ustawy będzie frontalnym pozbawieniem kobiet ich podstawowych praw oraz poskutkuje sytuacjami zagrażającymi ich zdrowiu oraz życiu. Więc ONZ wyraził swoje zdanie dość ostro. Również zagraniczne media zwróciły uwagę na to, co się dzieje w Polsce, w tym również BBC na przykład. Czy rząd przejmie się odezwą ONZ? Myślę, że to wątpliwe, bo straszny jest nacisk ze strony Kościoła rzymskokatolickiego. No a aborcja jest prawem człowieka. Czarny piątek, manifestacje naprawdę w wielu miastach, w Poznaniu, w Warszawie. Tutaj powiem wam, że w Warszawie było mnóstwo osób, tak samo jak i w Poznaniu. W Warszawie szacuje się, że było około 100 tysięcy osób. Wszystkie kobiety wyszły na ulicę ubrane na czarno. Jeszcze oczywiście były protesty w takich miastach jak Trójmiasto, Wałbrzych, Sanok, Świnoujście. To naprawdę była akcja na całą Polskę. No i co? Właśnie, co ciekawe, to Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka skierowała do dalszych prac obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj aborcję i zebrano pod nim 830 tysięcy podpisów. No tak, prawa reprodukcyjne kobiet usiłowano zawłaszczyć już m.in. w nazistowskich Niemczech, faszystowskich Włoszech i próbuje to zrobić Polska właśnie tego roku. Zobaczymy, jak to będzie. W tym momencie w Polsce no hołbi się wręcz to, żeby odznaczać medalami kobiety, które rodzą wiele dzieci. Tak na przykład 14 lutego prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenie państwowe matkom szczególnie zasłużonym w wychowaniu dzieci. I złotymi i srebrnymi medalami odznaczył 6 kobiet, które urodziły od 5 do 16 dzieci. Wyobrażacie to sobie? Medale. No okej, na pewno zasłużone. No ciekawa akcja, prawda? No nic, walka o równe prawa trwa.
Był niesamowity protest w Warszawie. Podobały mi się hasła, które były obecne na tych przemarszach. W tym idziemy po prawo i sprawiedliwość, prawa kobiet, prawami człowieka. No właśnie. Fajnie, fajnie, że to nie zostało gdzieś tam zrzucone na dalszy tor, że tyle osób potrafiło się zmobilizować. Co ciekawe, Wiadomości Telewizji Polskiej określiły protest, że było tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a oni to określili jako pikietę. Dobrze, że w ogóle media Telewizji Polskiej to zauważyły. O. No nic, lecimy dalej. Trochę zbulwersowany jestem, że dalsza dekomunizacja ma się dobrze i z miejscowości Sejn zniknął dawny pomnik zwycięstwa, przemianowany w 1982 roku na pomnik Matki Polki. Uznano, że zmiana kontekstu nie wystarczy, zawiniły mniejsze elementy znajdujące się po bokach kobiecej postaci, figury radzieckich żołnierzy oraz orzeł bez korony. No i uznano, iż nie można ryzykować, by zachęcały mieszkańców Sejnu do wychwalania totalitarnego ustroju i zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zakazie propagowania komunizmu usunięto pomnik tak zwaną Matkę Polkę. Na całym Podlasiu namierzono jeszcze 22 tablice i monumenty, więc będą mieli ludzie co robić. Demontaż Matki Polki nastąpił 21 marca. Pomnik zostanie przetransportowany na teren Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach. Co ciekawe, mieszkańcy stwierdzili, że najchętniej w ogóle by go nie demontowali. Podkreślają, że miał dla nich wartość sentymentalną. W internecie krytykują decyzję burmistrza. Wystarczyło usunąć niektóre elementy czy napisy, a pomnik zostawić, bo niszczenie swojej historii do niczego dobrego nie doprowadzi. Zwykli obywatele potrzebują innych działań i nie rozważają znaczenia kawałku betonu. Bardzo fajne słowa. 10-metrowy pomnik, który się znajdował w centrum Sejnu, województwo podlaskie, zniesiony na 25-lecie PRL-u, został w środę zdemontowany. Co ciekawe, pomnik w pierwotnym zamyśle pokazywał heroizm kobiet podczas wojny. Kiedy ich mężowie szli na front, to na nich spoczywał ciężar utrzymania rodziny. I dlatego zbudowano ten pomnik. W PRL-u nieco zmieniła się jego wymowa i Matka Polka była bohaterką, która walczyła z codziennością, godząc pracę zawodową z obowiązkami matki, żony i obywatelki. Dziś w kontekście zbliżających piątkowych protestów kobiet, dekomunizacja akurat tego pomnika zyskuje wymiar ze wszechmiar symboliczny. No i kolejna akcja, która naprawdę spowodowała, że się strasznie wkurzyłem. To naprawdę delikatnie powiedziane. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, o tej całej sprawie, gdzie 62-letnia emerytka pani Bożena stanie przed sądem za to, że razem z bratem i synem ukradła przeterminowane jedzenie ze śmietnika przy jednym z lokalnych supermarketów. I rodzina odpowie za kradzież z włamaniem, bo wyłamali kłódkę. Grozi im za to 10 lat nawet, że spędzą w więzieniu. Market wycenił to na 260 zł, że taką wartość miało mienie, który tak naprawdę market wyrzucił. Ja rozumiem, że to jest ich teren, ich własność, ale wszystko, co ta kobieta, no w cudzysłowie, ukradła, pieczywo, wędliny, jogurty, sen, wyrzucone zostało wcześniej do śmietnika, bo termin przydatności do spożycia minął. Ci biedni państwo wybrali się na teren supermarketu, bo słyszeli, że często wyrzuca się tam przeterminowaną żywność, nie spodziewali się jednak, że śmietnik będzie zamykany, a zamykany jest właśnie dlatego, że ludzie po prostu zabierali jedzenie stamtąd. Jednak ci państwo byli na tyle zdeterminowani, że postanowili wyłamać kłódkę. Emerytka twierdzi, że na oczach sąsiadów wyprowadzono ich w kajdankach i ostrzeżono, że grozi im 10 lat więzienia. Czy ludzi już naprawdę popierdzieliło? Aż nie wierzę, że... kosmos. To, że się wyrzuca jedzenie do śmieci, to raz. Bardzo mnie denerwuje. A tutaj jeszcze taka sprawa. Prawo i Sprawiedliwość.
No nic, następny news, bardziej pozytywny może, bo Allegro, dobrze wam znany portal aukcyjny, rozpoczął współpracę ze stowarzyszeniem Nigdy Więcej. Podpisały w Warszawie list intencyjny o współpracy. Nigdy Więcej, jako nowy partner stworzonego przez Allegro w 2004 roku programu Współpraca w Ochronie Praw, wesprze administratorów serwisu w eliminowaniu z obrotu handlowego ofert opisanych jako zakazane w regulaminie serwisu, które propagują faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa. Czyli chodzi też przede wszystkim o różne noże ze swastykami i tym podobne rzeczy. No dobrze, zerknijmy jeszcze króciutko na to, co się działo na świecie. Tutaj tylko jedna informacja, gdzie Donald Trump będzie miał nowego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego. Generała Herberta McMastera zastąpi człowiek jeszcze bardziej twardogłowy, jeszcze silniej popierający rozwiązania siłowe. John Bolton obejmie stanowisko 9 kwietnia. Dał się poznać jako podżegacz wojenny, gdy był ambasadorem Waszyngtonu w ONZ między 2005 a 2006 roku, gdzie pracując razem z Bushem, Bolton całym sercem popierał napaść na Irak, potem na Libię. Od dawna domaga się również, by Stany Zjednoczone wprowadziły wojska do Syrii, zbombardowały Koreę Północną, zbombardowały Iran. I taki człowiek oto będzie nowym doradcą Trumpa. A super. Jak nic, można już budować schrony. I dlatego też teraz poleci utwór, który pasuje do tych wszystkich wiadomości, pasuje do mojego nastroju. Blade Loki. Kawałek Wszystko mnie wkurwia. To już wszystko w tym wydaniu dziennika. Żegnamy się z Państwem. Do widzenia. Do widzenia Państwu.
troszkę za głośny ten utwór był, ale poszło. Blade Loki z albumu z 2009 roku, Torpedo Los. Dobrze, zerknę jeszcze na panel pozdrowień. Tutaj Brudna się melduje i czuwa, i Lenek przeklina, że kuwa mać, jestem i pozdrawiam. No właśnie. Moi drodzy, czas na informacje o koncertach, czyli i zbliżających się festiwalach. Dosłownie kilka minut przed audycją znalazłem plakat o nowym festiwalu, który będzie w Polsce. Nie wiem, czy nowym, może nie nowym, ale ja o nim jakoś nie słyszałem, a jak słyszałem, to nie zapadł mi w pamięć. Chodzi o festiwal Punk Eco Fest 24-25 sierpnia Azerbejdżan. O, musiałem tak przekrzywiać głowę, bo plakat dość ciekawy. Myślę, że zostanie za jakiś czas opublikowany na radiowej stronie. I fajny skład. Poza kapelą Azerbejdżan, Uliczny Opryszek, Ford VS, Prawda, Abaddon, Gaga, Zielone Żabki, Saigon, Stres, Cela numer 3, Bunkier, Redakcja i TZN Ksen na Punk Eco Fest 24-25 sierpnia, stacja Wolimierz. Fajny plakat, fajna sprawa. Będę o tym pamiętał i będę was informować. Jeszcze z takich ciekawostek też, które dzisiaj już zostały potwierdzone na 100%, że Uliczny Opryszek zagra na Podparou festiwalu w Czechach. Gratulujemy bardzo. No dobrze, zerknijmy zatem jeszcze już tak na te bliższe koncerty, które odbędą się już niedługo. No, będzie też na co się wybrać. Już tutaj patrzę dla was. No, dzisiaj jest wiele koncertów, ale cieszę się, że wybraliście audycję. 13 kwietnia grupa Harder They Fall zagra w Lipsku. To dość już za granicą naszego kraju, ale myślę, że warto się udać, zwłaszcza, że jest to promowany przez nas zespół. Co dalej? 6 kwietnia w Bielsku-Białej będzie grupa Deserter. 7 kwietnia w Krakowie Deserter i 8 kwietnia w Łodzi Deserter. Panowie dalej trasę kontynuują swoją i bardzo, bardzo dobrze. 7 kwietnia w Sochaczewie, Nauka Ogólnie. 13 kwietnia Nauka Ogólnie w Rawiczu. Tak, o tych koncertach jeszcze będziemy sobie tutaj mówić. 13 kwietnia we Wrocławiu Decalog Tour, czyli dalej trasa grupy Peacemaker, i również 14 kwietnia Peacemaker pojawi się w Krakowie. A teraz już tak bardziej chronologicznie, również koncerty macie rozpisane na naszej stronie internetowej, ale tak szybciutko powiem wam o tych najbliższych koncertach. 28 marzec. 28 marca w Gdyni można się wybrać na grupę Danziger. Do Poznania jak najbardziej trzeba się wybrać, bo tam Deserter 1125, The Dog, Lazy Jack and the Spinning Jenny. A we Wrocławiu Made in Poland. 30 marca w Poznaniu Kue Pasa. 6 kwietnia bardzo dużo koncertów w Czcielu. Czeska grupa NVU zagra z Ulicznym Opryszkiem, WSK Punk oraz The Kishones. W Suwałkach Sex Bomba, Debil, w Zielonej Górze Podwórkowi Chuligani, w Lesznie Farbenlere, Żółta Febra, w Mińsku Mazowieckim We Hate Roses oraz High Fly, w Bielsko-Białej Deserter, w Jeleniej Górze Leniwiec, The Windows, we Włocławku Karcer, Cela numer 3 i Zwiezda. Te wszystkie koncerty 6 kwietnia. 7 kwiecień, również bardzo, bardzo dużo koncertów. I tak, w Kielcach Azotox, na zewnątrz Pijacka Banda, we Wrocławiu Uliczny Opryszek, NVU, WSK Punk, The Kishones, w Krakowie Deserter, Haniba, Siksa, Marszałek Pis, Dudzki i Janusz Rachel, w Ełku Seksbomba, Debil, w Łodzi Leniwiec, The Windows, w Krakowie Lej Mi Pół, Koko, Bongo, w Ostrowie Wielkopolskim Gaga, Zielone Żabki, Zimna Wojna, w Mieroszowie Farbenlere, Sufit, w Otwocku Karcer, w Płocku Moskwa, Human Rights. I jeszcze tutaj mam informację, że w Lublinie 7 kwietnia Parawino się pojawi. O proszę. Więc mnóstwo koncertów 7 kwietnia, jak widzicie. Później już jest nieco gorzej. 8 kwietnia Łódź, Deserter i Siksa. W Lubinie Farbenlere i Żółta Febra. W Chrzanowie Hańba. 13 kwietnia w Rawiczu
Prowler, Peacemaker z Rawicza, Nauka o Gównie, Zielone Żabki, Sputnik Punk z Czech. W Poznaniu We Hate Roses i High Fly, w Chorzowie Seksbomba, Debil, w Warszawie Podwórkowi Chuligani. To wszystkie koncerty 13 kwietnia i 14 kwietnia Czerwionka Leszczyny, Church 69, Podwórkowi Chuligani, Bulbulators i Little Boy, w Dąbrowie Górniczej Seksbomba i Debil, w Wałbrzychu Prawda, Anti-Humans i All in There, The Harmsdorf. Jejku, ale nazwa. 15 kwietnia w Koszalinie, Farbenere, Analoksi. 20 kwietnia w Kutnie, Seksbomba, Debil, TRT. W Gliwicach, Deserter, Proces, Human Rights. I niespodzianka w Białej Podlasce, Analoksi, w Przemyślu, Hańba. Wszystkie koncerty mniej więcej macie wypisane na stronie radiowej. Jak widzicie, sporo będzie się działo. Ja jeszcze tylko powiem o tych, które odbywają się na Wyspach Brytyjskich, mianowicie 31 marca niedaleko mnie w miejscowości Addlestone będzie Sex Pistols Experience oraz jakiś support, chyba The Cave. 31 marca w Yorku Shem 69, 6 kwietnia w Nottingham, w Norwich GBH i Varukers, 7 kwietnia w Nottingham Conflict and Riot Squad, 14 kwietnia Vibratorsi w Worthing i 26 kwietnia She Passed Away w Londynie, na który się wybieram. Tylko zgubiłem bilet i to jest chyba jakieś fatum, bo nie mogę się na ten zespół w ogóle wybrać. Ostatnio miałem bilet i nie poszedłem, miałem temperaturę wysoką i w ogóle koszmar, leżałem w łóżku. A teraz zadowolony, miałem bilet, miałem go gdzieś tutaj odłożony na biurku i kilka dni temu zniknął, nie ma, po prostu muszę gdzieś tu wszystko przeszukać, bo to jest niemożliwe, żeby on się gdzieś zgubił, przecież go nie wyrzuciłem. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Dobrze moi drodzy, no to co, posłuchamy sobie UK Subs teraz z utworem Squad 96. UK Subs z albumu z roku 97, utwór Squad 96.
No, teraz jestem przygotowany, że pewnie YouTube zbanuje naszą audycję, bo to nie jedyny zagraniczny zespół, który dzisiaj zaprezentujemy, a YouTube jest strasznie wyczulony, jeżeli chodzi o prawa autorskie właśnie takich utworów. Może nie UK Subsów, ale tych kawałki, te, które na dzisiaj przygotowałem, myślę, że zostaną nieprzepuszczone. No zobaczymy, jak to będzie. Może nie będzie tak źle. Analogsów nie puszczam, więc nam nie wyrzucą całkowicie wideo dzisiaj. Dobrze, moi drodzy, no to tyle, jeżeli chodzi o koncerty. Mamy w czym wybierać, nie ma co narzekać. Festiwali też już znowu coraz więcej. Dobrze, nowe płyty. Póki co nic nowego nie mam wam do zaprezentowania. Oprócz oczywiście tego, że nadal czekam na nową płytę Bladych Loków. Blade Loki, album Nie mów nikomu. Nie mam do polecenia również książek żadnych, a jeżeli chodzi o ziny, czy też może bardziej gazety, to pojawił się nowy numer anarchistycznego Atak. Szczegóły u nich na Facebooku, Atak Gazeta, polecam. Cóż, moi drodzy, ogłoszenia parafialne. Przypominam, że za tydzień audycji nie będzie, słyszymy się za dwa tygodnie, ale będą inne audycje. Chyba też za dwa tygodnie w cztery strony banka we wtorek od 19 do 21. Ale będzie teraz tak, że raz będą audycje TZM Punka na zmianę, tak jak są do tej pory, bo TZM Punk nadaje we wtorki od 19 do 21 co dwa tygodnie, ale będzie tak, że jednego tygodnia będzie przygotowywał dla was playlistę z zagranicznymi zespołami punkowymi z całego świata, z nietypowymi nagraniami. To będzie właśnie od 19 do 21 takie słuchowisko. Będzie jego playlista na kanale. W kolejnym tygodniu będzie jego audycja, później znowu za tydzień playlista i tak dalej. Za tydzień audycja, za tydzień playlista. Czyli co tydzień można powiedzieć, albo będzie playlista, albo jego audycja. Fajny pomysł, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. W środę bez zmian, nocna zmiana folka od 20. Może no to taka zmiana, że Smugły wita z audycją nocna zmiana folka trochę wcześniej, od 20 do 22. W piątki audycje pana Nikta 1 z 10 od 21. No i nasze punkowe przedszkole od 18 do 21. No, jeżeli ktoś by chciał nadawać, spróbować sił w audycji, w radiu, no to prosimy o kontakt na Facebooka lub przez maila radiounderground@op.pl. Dobrze, to teraz posłuchamy sobie grupy Potłuczony Kaloryfer, utwór Pojebany z albumu A w dupie to mam z 2006 roku. Potłuczony Kaloryfer. No a teraz czas na promowane zespoły. Pierwszym zespołem, którym wam chciałem zapoznać,
z którym was chciałem zapoznać, pochodzi z Wielkiej Brytanii, z Bostonu. Nazywają się The USA, czyli Undying Swan Act. Mam nadzieję, że nie przeczytałem tego źle, a jak przeczytałem, to trudno. No i pierwszy utwór nowo promowanego zespołu z Wielkiej Brytanii, The USA, utwór Saturday TV, a później parę słów o nich. This is a happy song to put a bright face on in a mainstream acceptable dreams. Saturday TV, stay away from me. Radio stars, palatable scene. So we don't make the cuts, I can live with that. No one knows who we live our own dreams. Saturday TV, stay away from me. Radio stars, palatable scene. On our own terms, with our own words, through our own cause, in our own voice. Saturday TV, stay away from me. Radio stars, palatable scene. Saturday TV, stay away from me. Radio stars, palatable scene. USA Undying Swan Attack Act. Atak, jejku, już bym chciał atak. Act. Saturday TV. No i moi drodzy, parę słów o zespole. Albumy wydają całkowicie do it yourself. Jak słyszeliście, grają nietypowego rocka, alternatywa. Ja bym nawet powiedział, tak po przesłuchaniu większej ilości ich utworów, że mają spore elementy grunge. Ale mogę się mylić. The USA, czyli Undying Swan Act, wydali już 3 albumy, tak. Są z Bostonu, z Lincolnshire, w składzie są tylko 2 osoby, plus oczywiście tam zdarzają się dodatkowe. John Parkinson, fajna nazwa, Warwick Ede, AED, jejku, ciężko będzie z tą wymową. Ale pozdrawiamy żonę Warwicka, zwłaszcza Magdę oraz jej mamę, tak, bo Warwick nam wyznał, że bardzo lubi zupy pomidorowe, więc nie chce podpaść i bardzo się cieszy, że może, że udało się zaprezentować jego zespół w naszym radiu Underground. No. Moi drodzy, są podlinkowani do nas na stronie radiowej, więc można sobie znaleźć grupę The USA. Na Bandcampie również, theusa.bandcamp.com, i tam te wszystkie albumy są do pobrania za dowolną kwotę, więc bardzo się to chwali. Właśnie, 3 albumy do pobrania za dowolną kwotę z Bandcampa. W 2016 roku Meet Suits with Faces, w 2017 Boston Beast i najnowszy album 2018 Dump Squid, z którego właśnie graliśmy Saturday TV i za chwilkę też będzie kolejny utwór Feeling Inferior. Więc pozdrawiamy zespół The USA z Wielkiej Brytanii. Życzymy im jak najlepiej. Będę was informował w miarę możliwości o ich koncertach. No i oczywiście nowościach. Nowo promowany zespół, grupa The USA i kolejny utwór Feeling Inferior. This country, ostensibly, C.O.V. Actually, minority, Christianity, picking the bobs out here in the laughter.
the only one through both school, through college, into work. If I had said what I say now, picking the bulbs out, hearing the laughter, feeling inferior in my religion. On TV, they tell me what I think, who I hate. They misquote what they don't know, picking the bulbs out, hearing the laughter, feeling inferior in my religion. Picking the bulbs out, hearing the laughter, feeling inferior in my religion. Grupa The USA, Feeling Inferior. No dobra, my przechodzimy do kolejnej grupy, która już gra takiego mocnego punk rocka. Kolejna grupa z zagranicy. Fajna nazwa, Flaska Wisocini. No i posłuchajcie najpierw, a później parę słów o zespole. Powiem tyle, że można ich usłyszeć również w Polsce, bo będą grali bodajże we Wrocławiu. Powiem wam o tym za momencik. A teraz Flaska Wisocini. Jeszcze tylko zerknę szybko na panel pozdrowień, bo tutaj już od jakiegoś czasu Siwy napisał, że witam załogę. Oj, witam również Siwy. Miło cię tutaj widzieć. My gramy Flaska Wisocini. Grupa z Czech, nowo promowany zespół Flaska Wisocini z utworem Augusto Pinochet, jak słyszeliście zresztą. Grupa z Czech, ze wsi Temelin, która to miejscowość, wieś w 2004 roku zamieszkiwana była przez 776 mieszkańców, w tym właśnie grupę punkowców. Tak powstał Flaska Wisocini i stwierdzili, że trzeba w takim miejscu napierdzielać punk rocka. No i zaczęli grać w 2007 roku. Mori na bębnach, Klobouk na gitarze i wokalu, Pipa na basie i gitarze, na gitarze basowej. Po 5 latach egzystencji pojawił się nowy basista, Luki, więc Pipę wyrzucili. I w tej właśnie formie zespół gra do dzisiaj.
bardzo płodnie zresztą, bo ostatnio wydał 6. album na płycie kompaktowej. Mają 6 płyt kompaktowych, 1 album na kasecie i 1 piosenkę, którą wydali na winylu. Więc naprawdę nieźle. Grają w Czechach, grają na Słowacji, grali również w Szwajcarii, a także w Wielkiej Brytanii w Londynie. Najlepszy, jeden z ostatnich, tutaj najnowszych albumów zespołu Flaska Wisocini to album Kanci Wyiste Bejci. Nie mam pojęcia. Niestety czeski jest mi mało znany i mam problemy ze zrozumieniem. No ale na tym najnowszym albumie znajdziecie 13 utworów, starych i nowych. Album jest dostępny zarówno na płycie kompaktowej, jak i na kasecie. Jeżeli jesteście zainteresowani, można oczywiście skontaktować się z zespołem. Są również podlinkowani u nas na Radio Underground, na stronie internetowej. Można ich znaleźć na Facebooku, napisać maila. Flaski Wisocini grają koncert 15 czerwca razem z grupą Ramones we Wrocławiu w klubie Black Moon. Na pewno będziemy Was o tym informować. Zespół niesamowicie wpadł mi w ucho. No, tak więc witamy dwa nowe zespoły w Radiu Underground The USA z Wielkiej Brytanii oraz Flaska Wisocini z Czech. To jeszcze raz grupa Flaska Wisocini z utworem Hitlerjugend. Gramy! Naprawdę, jeżeli spotkam album taki fizyczny do nabycia grupy Flaska Wisocini, to sobie kupię. To spodobało mi się. Nawet się rozejrzę później po audycji, jak nie zapomnę oczywiście. Dobrze, moi drodzy, no to co? Nie wiadomo nawet, kiedy mignęła nam pierwsza godzina. Za chwilkę będziemy ruszać z naszym tematem głównym. Dzisiaj temat główny to oczywiście wielkie koncerty na stadionach, będziemy sobie omawiać różne rzeczy z tym związane. Tak dość nietypowo, powiem wam, trochę, jeżeli chodzi o audycje punkowe, bo punkowe koncerty z reguły nie odbywają się na stadionach, ale są pewne wyjątki, o czym też sobie powiemy. No a za
nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie będzie audycja w takim starym stylu. Będziemy sobie słuchać nagrań z Jarocina, ponieważ mam nowe, może myślę, że wam nieznane nagrania z Jarocina, które gdzieś tam się zachowały. Zdobyłem je i będę je wam prezentował. Do tego pewnie jakieś wspomnienia z Jarocina, bo dawno, naprawdę dawno tego tematu nie poruszaliśmy, więc po Wielkanocy, za dwa tygodnie, taki temat właśnie będzie. A tymczasem zapraszam was na dość nietypowe dzisiejsze rozważania na temat koncertów na stadionach. Ale póki co, to posłuchajmy sobie grupy Ashlar z coverem zespołu Gaga Pankowcy. Ashlar z utworem Pankowcy, cover grupy Gaga, Ashlar i album Rzeczywistość. Panel pozdrowień cały czas do waszej dyspozycji, moi drodzy. Lecimy z tematem głównym. No i co? Koncerty na stadionach, moi drodzy. Co chciałem dzisiaj powiedzieć? No, punkowe koncerty rzadko odbywają się na stadionach jako tako, ale są pewne wyjątki. Kiedy odbywają się w miastach festyny i są organizowane na stadionach, jeżeli oczywiście miasto uważa, czy tam wieś za stadion, to pole trawy
z pomalowanymi liniami na biało, to bywały takie sytuacje, że tam były organizowane jakieś festyny, na których pojawiały się punkowe grupy. O różnych latach mówimy tutaj, no bardziej współcześnie to chyba mniej, no ale bywały w latach 80., 90. takie sytuacje. To się, i to wtedy kapela się mogła poszczycić, że grała, można powiedzieć, na stadionie. Cóż, daleko nie trzeba szukać, ponieważ choćby i Jarocin, duża scena, no to oczywiście koncert na stadionie. I też kapele mogłyby powiedzieć, że mają swoje portfolio i tam koncerty na stadionie jak najbardziej grały. No ale oczywiście tutaj jest ta różnica, że scena jest jak najbardziej ustawiona na stadionie, ale nie jest to taki stadion z trybunami piętrowymi, można powiedzieć, jak już, no to są jakieś trybuny parterowe dookoła, na które się zazwyczaj, no, wchodzi lub nie wchodzi, to już zależy od organizacji. Nie są wydzielone strefy, ja się kiedyś bardzo zdenerwowałem, no, to już było gdzieś rok 2005, 2006, nie pamiętam dokładnie, kiedy w Jarocinie, właśnie na tym stadionie, były wydzielone strefy. Strefy takie, że nie można było podejść z alkoholem, mianowicie pod scenę. Nawet jak się miało w plastikowym takim kubku piwo, to też nie wpuszczali, z tego co pamiętam. Więc to było mega dziwne. Oczywiście wcześniej trzeba było sobie to piwo kupić tylko i wyłącznie na terenie koncertu, więc kolejna taka zagrywka od organizatorów, że przeszukują cię na wejściu niesamowicie, jak na lotnisko, jest ta sama zasada, a potem, no co, będziesz się tam kisić, bo wyjść najczęściej nie można i trzeba kupować wewnątrz. Jeszcze pół biedy, no wiadomo, te ceny są z kosmosu na takich imprezach, co bardzo denerwuje, ale już mnie niesamowicie rozłożyło wtedy w Jarocinie, że trzeba było pieniądze wymieniać na żetony. No i te żetony tam wydawać. No w ogóle taki zamysł, żeby oczywiście więcej żetonów kupić, bo ile razy człowiek będzie chodził. Oczywiście żetonów później nie można zwrócić i wymienić na złotówki, to działa tylko w jedną stronę, więc kolejny tutaj skok na kasę denerwujący. No i właśnie, czy można wtedy mówić o punkowych koncertach? No kapele tak zwane pojawiają się na takich dużych koncertach, festiwalach, które są robione na stadionie. No Deserter, Włochaty, prawda? Czemu nie? Jedyny plus jest taki, że można pomieścić tam więcej ludzi, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli chodzi o kapele mniej znane punkowe, no to już gorzej. No cóż, Woodstock też by mógł być organizowany na stadionie, bo podejrzewam, że tyle ludzi upchać, to nie wiem gdzie. Stadion byłby za mały, zdecydowanie. Ale doping można by zrobić naprawdę świetnie. Więc o takich tutaj koncertach na tak zwanych stadionach, no to już sobie mniej więcej powiedzieliśmy, ale mi chodzi o koncerty, które faktycznie są organizowane na stadionach, koncerty gwiazd. Tutaj dopiero organizatorzy w pełni robią zamach na naszą też i kasę, tak? No i bardziej to już ciężko powiedzieć, to już nie jest żaden punk rock i niezależność, to już jest bardziej po prostu biznes, show biznes, bo organizacja takiego koncertu na stadionie, grup Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden, wszystkie takie gwiazdy, Justin Bieber, tak, Zenon Martyniuk, czy nie wiadomo kto, no to niestety tak to wygląda. I wtedy jest wejście na płytę, wejście na parter, na schody gdzieś tam, wejście na piętro, jeżeli stadion ma takie piętrowe jeszcze trybuny, czy też nawet dwupiętrowe, jak bodajże w Anglii. No to wtedy to już się zaczyna biznes pełną gębą. Będziemy sobie o tych koncertach dzisiaj też mówić. Ciekawe, bo jak ja chodziłem do liceum, to zawsze myślałem, że grupa Exploited jest tak dużym zespołem i znanym, tak mi się wtedy wydawało, bo koncertowali przecież nawet po Japonii, koncertowali po całym świecie, że mi się wydawało, że jak będzie grupa Exploited grała koncert w Polsce, to właśnie zrobią tak jak Metaliki czy Ironów na stadionie gdzieś tam w Warszawie, w Chorzowie, czy no, po prostu, że będzie potrzeba takiego miejsca, tak ich kojarzyłem. No ale to nie Sex Pistols, chociaż teraz i Sex Pistols podejrzewam, że nie zrobiliby na takim stadionie. Ciekawostka, a propos tego Jarocina, który ma się odbyć w tym roku, to Johnny Rotten zawita do Jarocina pod nazwą swojego zespołu, grupa Peel, z tego co mi wiadomo, wystąpi w Jarocinie w tym roku, więc warto się przyszykować na to. No. Dobra, za chwilkę szczegółowo już właśnie o tych gwiazdach. Ja byłem w swoim życiu tylko raz, jedyny na takim koncercie na stadionie grupy Iron Maiden. Tak jakoś stwierdziłem, że pojadę.
publika różna, i metale, i punkowcy, i całe rodziny, bo też przecież pamiętam doskonale, jak chodziłem do liceum, może nawet jeszcze do podstawówki, to ludzie jeździli na te koncerty Metaliki na stadionie, grupy załogantów pojawiały się na takich wydarzeniach, chociaż bilety były strasznie drogie, zawsze są właśnie drogie. Dobrze, więc do tego tematu jeszcze wrócimy. No to jak już tak sławetnie tutaj się zaczęło, to jeszcze się pochwalę, że no ponownie chcę Ironów zobaczyć, tym razem w Londynie, w Anglii. I jestem ciekaw, jak to się będzie różniło od Polski, od organizacji całej. No dobrze, moi drodzy. No to co? To zaczynamy puszczać wielkie gwiazdy, grające olbrzymie koncerty. Na pewno do takich gwiazd można zaliczyć grupę Armia, która znana jest bardzo, bardzo z grania choćby na Woodstocku, tak? A tutaj liczba osób w publice jest przeolbrzymia, morze głów. Sam byłem w 2004 roku na Woodstocku, jak grała Armia. No, to posłuchajmy coś z tego okresu. Przebłysk! Oko do nieba, do ziemi tu, pomiędzy tym żałosna lampa słów. Cały mój świat nie znaczy nic, ja ciebie ścigam, wołam cię, aby żyć. Światło, świeć. Światło, dodać mnie. Śmierci życie, z ciemności w las, piosenka za nim nie nadąży i tak. Gdy serce dłonie, te wszystkie dni, buduje dom, gdzie zamieszkasz i ty. Światło, świeć. Światło, dawać mnie. Może jeszcze wrócimy. Armia, tutaj Woodstock 2004. Utwór oczywiście Przebłysk, bardzo, bardzo znany. Wyobrażacie sobie zorganizować koncert na stadionie? Jakie głośniki tam muszą być? Nagłośnienie, w ogóle cały sprzęt, akustyka. To naprawdę są, podejrzewam, niewyobrażalne pieniądze. Dlatego też bilety są strasznie drogie. Ale fajnie by było zrobić koncert punkowy, tylko żadne miasto by się chyba na to nie zgodziło, gdzie można by się przy okazji pewnie gdzieś tam porozbijać na tym stadionie. No może nie, bo to za mały byłby, ale no to chyba tylko w Meksyku takie rzeczy się dzieją. Tam to lubią organizować koncerty na stadionach. No ale właśnie, organizacyjnie to musi być straszne wyzwanie, niesamowite. No a w Polsce wiadomo, różnie z tym bywa. No i plusy i minusy takich koncertów na stadionach. Ja tylko byłem na jednym, póki co takim, no faktycznie, że siedziałem na trybunach i oglądałem coś. A i generalnie takie spędy ludzi, gdzie jest kilka ładnych tysięcy osób, no to różnie z tym bywa. Myślę, że organizacyjnie też jest
niezły stres, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów. Jak sprzedaż nie idzie, to no, można się zamartwiać. Co ciekawe, w tamtym roku grała grupa Guns N' Roses, oczywiście przez niektórych uwielbiana, no mało punkowa grupa, wręcz bym powiedział, że w ogóle nie punkowa. Gunsi grają taką rockową muzykę, chociaż są niesamowicie znani. No i postanowili zagrać w Polsce na stadionie, oczywiście. W ogóle to fajna sprawa, musi być takie granie na stadionie. No i Polacy się wzięli za organizację. Okazało się, że była jedna wielka masakra z biletami, ponieważ bilety były sprzedawane przez dwie firmy. Na jeden sektor wpuszczano ludzi z biletami numerowanymi oraz biletami nienumerowanymi, że mogli sobie usiąść gdzie chcą. Tak na bilecie było. No i teraz sobie to wyobraźcie. Ludzie wchodzą, biletów sprzedali na pewno wiele więcej, ludzie się kłócą, biją, ochrony na trybunach brak, na wejściu na sektor nie chcą wpuszczać ludzi z ważnymi biletami po 500 zł, bo już nie ma miejsc, chociaż człowiek ma ten bilet z numerem, to nie wejdzie, więc ludzie niesamowicie narzekali na organizację tej imprezy masowej właśnie Guns N' Roses. Tak. No i w ogóle nawet w internecie znalazłem filmiki, jak się niektórzy biją o te miejsca, nie jest śmieszne. I to bodajże był koncert w Gdańsku Guns N' Roses. Ponad 40 tysięcy ludzi tam zjechało, także wielu z zagranicy do Gdańska, żeby zobaczyć Guns N' Roses. No i właśnie, niestety, w tych kilku sektorach walczyli ludzie o miejsce, były niezłe awantury. Co? Tutaj zaraz zacytuję. Że właśnie, przed koncertem dochodziło do przepychanek i sprzeczek, ludzie siłą zajmowali miejsca, podsiadali się, gdy tylko ktoś wstał do punktów gastronomicznych. Co ciekawe, podczas tego koncertu nie sprzedawano w ogóle piwa. I podobnie było w sektorach z miejscami numerowanymi. Aby ktoś mógł zająć miejsce, no to szukał wręcz ochrony. W efekcie na trybunach miejscami panowała nie tylko mało przyjemna atmosfera, ale i zaniechano środków bezpieczeństwa. Alejki ze schodkami pomiędzy siedziskami były zatłoczone, a nikt z ochrony nie kwapił się, aby tę sytuację rozwiązać. Tak więc było ciekawie, bardzo. No, ale to też jest taki skok na kasę, prawda? Kolejnym takim olbrzymim minusem na takich koncertach, poza tym, że bilety są mega drogie, to jeszcze są, wyobraźcie sobie, wyznaczone strefy na płycie stadionu. Czyli jest tak zwany Golden Circle, złoty krąg, gdzie jest wyznaczona strefa przed sceną. No, dla tych, którzy zapłacą więcej, że mogą być blisko sceny. Reszta płyty jest tak zwana po prostu płyta, są troszkę tańsze bilety, no i nie podejdziesz pod całą scenę, jak nie masz wykupionego wejścia do tego złotego krągu, tak, Golden Circle. Co ciekawe, jeszcze poszli dalej, sprzedają bilety, które upoważniają cię, że wcześniej wejdziesz na stadion, żeby dobiec tam do tej bramki pod sceną i kurczowo się jej trzymać przez następne kilkanaście godzin, niczym kasjerka w Biedronce krzesła przy kasie. Bo nie pozwolą ci odejść, a jak odejdziesz, to po prostu już jest masakra. Zresztą nawet nie masz się jak wycofać spod tej sceny, bo taki jest napór ludzi. To obserwowałem właśnie na tych Ironach w Poznaniu tam parę lat temu, z trybuny, tak? I widziałem, jak ci ludzie po prostu tam biegli przez całą płytę pod te barierki, żeby tylko zająć sobie miejsce. No i ten natłok ludzi był niesamowity. No, ale jeszcze kolejny absurd, jeżeli chodzi o ten koncert Guns N' Roses, to ten złoty krąg, czyli Golden Circle, był na jakieś 70-80% płyty. Czyli ktoś, kto sobie chciał wykupić normalnie na płytę, to stał gdzieś na końcu i z takiej odległości musiał oglądać cały koncert. Więc kolejny skok na kasę. Niesamowity. W ogóle nie lubię takich olbrzymich koncertów, ale no jak podejrzewam, nie ma innej okazji, bo Guns N' Roses podejrzewam, że nie zagra na przykład w jakimś pubie we Wrocławiu. A szkoda, bo mogliby coś takiego zrobić. Nawet sobie nie wyobrażam tych ludzi, którzy by się chcieli dostać do takiego pubu. I trzeba wtedy korzystać, jak jest takie olbrzymie zainteresowanie z koncertów na stadionie. Ciekaw jestem, czy wy kiedykolwiek byliście na takim koncercie
na stadionie, na trybunach? Jeżeli tak, to na jakim? Jakie są wasze odczucia? Bo jeżeli chodzi o akustykę, to jest raczej dobra i tutaj przynajmniej ja wtedy nie mogłem narzekać, ale faktycznie ludzi jest niesamowicie dużo. To taki Woodstock skompresowany do stadionu. No nie chodzę na mecze, więc ja nigdy nie byłem nawet na stadionie, szczerze powiedziawszy, to był wtedy mój pierwszy raz i nie widziałem tyle ludzi. Dla mnie to coś niesamowitego. No. Dobrze. Nie dziwię się, bo atmosfera jest w ogóle świetna na takich koncertach, słuchać coś takiego na żywo, bo sobie kiedyś pomyślałem, że po co chodzić na takie koncerty, można sobie na DVD spokojnie obejrzeć w domu. Będziesz widzieć idealnie, no bo tu też kwestia, gdzie masz miejsce na tym stadionie, bo jak widzisz tylko te telebimy duże, no to w sumie równie dobrze można sobie obejrzeć wszystko na DVD. Aczkolwiek no jest różnica, jak te tysiące gardeł śpiewa jakiś utwór, no to są takie ciarki i coś niesamowitego. Jednak jest to jakieś tam przeżycie, myślę, że warto się chociaż raz wybrać i doświadczyć takiego cudu objawienia muzycznego. No, ale tak samo można mieć ciarki na Woodstocku. I miałem tak w roku 2002, kiedy się dowiedziałem, że na Woodstocku po raz pierwszy zagra grupa Die Totenhosen, którą bardzo lubiłem, dopóki nie zaczęli grać popowo. No i właśnie, pojechałem i sam widok tej sceny przyprawiał mnie o ciarki. Pierwszy mój Woodstock właśnie w 2002 roku, bodajże, lub 2001, już nie pamiętam. No ale właśnie, Die Totenhosen i to jak grali, jak śpiewali, super sprawa. Posłuchajmy zatem. Pamiętajcie, fundacji, że był taki koncert, bo jeszcze może być. Totenhosen! Ale jeszcze raz. Die Totenhosen! Na przystanku Woodstock! Żary! 2002! Thanks a lot, mate. It's a great festival and it's a great spirit. It's an honor for us to be here. It's on the area, yeah? Have a good... Thank you! This one's called Push the Game. Voices in my head, sounds right there, calling my name. A heavy hand is searching my head, waking up, and I feel the strain. I'm feeling pushed again. I'm feeling pushed again. Why should I go where everyone goes? Why should I do what everyone does? I don't need your head.
it's gone away. It's making me think I'll be better. Why can't you just see beyond love? Solitude is a faithful friend. I sought my life out on my own. I just want this place to end. I'm sad. This is in my coś niesamowitego, mówię wam. Słyszeć to nagranie po latach. 2002 rok, Żary, ostatni przystanek, Woodstock w Żarach bodajże to był. I mój pierwszy w ogóle, kiedy tam dotarłem i na Dietotenhofem bardzo, bardzo chciałem być. Właśnie w sumie to głównie tylko dla nich przyjechałem. Oprócz Dietotenhofen jeszcze grały Blady Loki, grała Jama Porno bodajże. Było parę tam zespołów, ale nic takiego nie zafascynowało mnie to, jak Dietotenhofen. I to Push the Game było zagrane na bis. Jak kojarzę. Mogę się mylić, ale mogę nie pamiętać. Zrobiłem parę zdjęć, mam je do tej pory w albumie. Oczywiście zdjęcia marnej jakości, mało co widać, ale są mnóstwo ludzi pod sceną. Oczywiście wokalista Dietotenhofen tam nieźle szalał. Była taka sytuacja, że w pewnym momencie nie było go, a były telebimy po bokach i on się zaczął tam wspinać. Reflektory go odnalazły podczas utworu i on się tam zaczynał wspinać. Chyba to nie było do końca legalne. I odpalił racę i stał tam w ogóle u góry. Coś niesamowitego. No, dlatego później chyba nie było Woodstocku. Był taki jeden rok, że Woodstock się nie odbył. Szukali miejsca, gdzie mogliby zrobić. I przeniósł się do Kostrzyna. No i wtedy poszła plotka, że Dietotenhofen jeszcze raz zagra. No to mówię, muszę być. Pojechałem na ten Dietotenhofen po raz kolejny, drugi raz i była bardzo nieprzyjemna sytuacja. To chyba wam o tym kiedyś mówiłem. Nie pamiętam już, czy koncert się odbył, czy się nie odbył. Chyba po kilku utworach Owsiak ich zgonił ze sceny, bo miał być nagrywany DVD i oni się podobno zgodzili, a później w czasie koncertu ktoś wyciągnął wtyczki, że nic nie było nagrywane, oni się zorientowali, znaczy się Owsiak się zorientował, no i przerwał koncert i do widzenia, dobranoc, nie ma koncertu. No chryja niesamowita, aż się dziwię, że nikt nie rozniósł tej sceny wtedy. No ale tak to chyba wyglądało. Jak się mylę, to piszcie na panelu pozdrowień, bo tak mówię z emocji teraz. No, ale wtedy super sprawa, więc to, że na takich koncertach możemy usłyszeć tych wszystkich ludzi dookoła śpiewających, to jest, no, oprawa może być niesamowita. Więc ja się nie dziwię, jak moi znajomi mówili, że na takich koncertach grup jak Rammstein, gdzie do tego jeszcze dochodzą jakieś, prawda, wybuchy sztucznych ogni, jakieś płomienie ze sceny, tak? No, te metalowe zespoły mają tutaj tą otoczkę całą, niesamowitą, zwłaszcza też grupa właśnie Iron Maiden. No. Moi drodzy, ale co mnie wkurza na takich koncertach ostatnio, i może nie na Woodstocku, chociaż to pewnie też jest obecne, no bo ja wtedy, w tym 2002 roku, prawda, miałem jakiś aparat na klisze w ogóle, wyobrażacie sobie, że ja nawet się bałem, że mogę zgubić ten aparat, albo że ktoś mi go zabierze. Ale faktycznie tak było, miało się te 30 zdjęć do zrobienia i nawet nie było wiadomo, czy one wyjdą, czy nie i co się dowiezie do domu. Śmieszna sprawa. Telefonów oczywiście żadnych, więc jedyna technologia, jaka tam była na tym Woodstocku, to no to były budki telefoniczne, gdzie miałem kartę i się dzwoniło do domu dać znać, że żyję, jeszcze żyję. I nie, to nie ja umarłem. Więc tak to właśnie bywało. A teraz jak słyszę, że są Lidle pobudowane, że są bankomaty, ja bym się chyba całkowicie nie odnalazł na tym Woodstocku, bo ja od tych lat 2000, nie wiem, 7, 6, no to ja nie byłem. więc trochę czasu minęło. Nie odnalazłem się. No ale właśnie, co zauważyłem na stadionie i co mnie bardzo wkurza też, no to śpiewanie jest okej, chociaż jak faktycznie wszyscy śpiewają cały koncert. Miałem taką sytuację na Metalice tutaj w Anglii,
na bardzo dużym festiwalu, gdzie wszyscy śpiewali i zagłuszali wręcz wokalistę. Ja nie słyszałem, co wokalista śpiewa, bo wszyscy dookoła mnie śpiewali. I to było takie trochę ciężkie, bo przyszedłem posłuchać, a tak się nagle okazuje, że wszyscy śpiewają i zagłuszają. No, oczywiście w refrenach czy coś takiego to jest bardzo wskazane, ale jak cały czas wszyscy drą się tą piosenkę, no to trochę lipa. Ale bardziej frustrującą rzeczą jest to, no tak, że nie wiem po co każdy dosłownie, każdy nagrywa ten koncert z telefonem. Dlatego nieprzypadkowe jest to dzisiaj zdjęcie promujące naszą audycję, czyli no po prostu same tysiące ekranów telefonicznych, które wszyscy to dokładnie nagrywają. Nie wiem po co. Można sobie zrobić zdjęcie, pamiątkę krótką, ale po co nagrywać te całe koncerty, jak jakość jest beznadziejna. Setki innych ludzi to samo zrobi i wrzuci na YouTube, a i tak będzie lepsze DVD, jeżeli robią z tego, więc no, nie wiem. Takie moje jest zdanie, że no w sumie wolę chyba się cieszyć tym koncertem, niż nagrywać to i patrzeć przez mały ekranik cały czas. No ale, jeżeli to mi nie przeszkadza, znaczy jeżeli ktoś mi nie wchodzi tym ekranem na mnie, no to spoko, to może być, ale ten odblask sam, no to jest dość specyficzny, prawda? O tym sobie porozmawiamy za chwilkę, o tej publice, bo mam tutaj parę ciekawych wyznań, że tak powiem, a propos koncertach właśnie na dużych stadionach gwiazd, taki Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden. No. Zerknę na panel pozdrowień, bo może ktoś się podzielił swoimi przeżyciami, ale widzę, że nie, tylko Lili. Mam tutaj wpis od Lili. Czołem, banda i psychopaci! Z dużą ilością wykrzykników. No witam, Lili. To brzmi jak piosenka utworu Parawino, prawda? No i jeszcze ojciec tu już z prośbą o utwór, ale to jeszcze za wcześnie. Piosenka na życzenie od godziny 20 do 21. Moi drodzy, lecimy dalej. Teraz się cofniemy jeszcze bardziej, jeśli tak złapałem tego Woodstocku strasznie muzycznie. No ale jeszcze pociągniemy to dalej. Żary. Żary, rok 1997, jeden z pierwszych przystanków Woodstock. Niewiele kapel punkowych tam było. Zauważyłem tam kiedyś, że grupa ID grała. Oczywiście nie byłem na tym przystanku Woodstock, bo byłem za młody. Ale ID tam grało, fajnie przecież grali w Jarocinach. A tutaj się okazuje, mam ich cały ten koncert z tego przystanku Woodstock Żary 97. Jest tragiczny. Po prostu to zupełnie inna kapela jak dla mnie. Posłuchajcie sami. Żary, rok 97, przystanek Woodstock, grupa ID z utworem, a chyba nawet nie wiem jakim. Czego się boję?
okiem swoje. Wciągają nas w wir tajemnicy. Znacie taki numer? Pamiętajmy, że to były no czasy też Jarocinów. No w sumie rok 94, ostatni Jarocin, więc 3 lata później Żary 97. I były tak zwane rzucanki na scenę, czyli jak się coś punkowcu nie podobało, to tam naparzali równo i to się Owsiakowi znowu strasznie nie podobało. Przez to później nie zapraszał żadnych kapel punkowych, bo on stwierdził, że nie będzie z taką publiką pracować, tak? Więc bardzo był na to cięty. Fajne wspomnienia pana Nikta tutaj na czacie, że był wtedy na tym koncertu w Żarach w 97 roku. I zorganizował nawet wtedy wycieczkę i przywiózł cały autokar panczurów. Niezła sprawa i gratulacje, naprawdę. Jeszcze na panelu pozdrowień Kruszyna. Ja byłem właśnie w 2003 roku i 2017. Można się odnaleźć, przyjeżdżaj. No może kiedyś się odważę, zobaczę jak to będzie. No. Jeszcze miałem o czymś tutaj wspomnieć, ale oczywiście mi wyleciało z głowy, więc szybka przerwa muzyczna, spróbuję się tutaj odnaleźć i zaraz wracamy z naszym tematem głównym, a tymczasem przenosimy się do roku 2004 i też Woodstock będzie, i też na nim byłem w 2004 roku. Grupa wtedy grała, dobrze wam znana, zaraz rozpoznacie, utwór Antiba. Mam być wdzięczna, za co pytam się, za niepokój, za nieprzespane noce, za zwątpienia, za obiecany raj, na który... Mam być wdzięczna, za co pytam się, za niepokój, za nieprzespane noce, za zwątpienia, za obiecany raj, na który pewnie nie zasłużę. Może za to, że żyję właśnie tu, że kobiety mają coraz więcej praw za internet, Pokemony, DVD, za łagodną muzykę w radio, za danie podróby drogich perfum, za możliwość płacenia w sklepach kartą, przenoszenie lektur na ekrany, kim supermarkety, promocje i obniżki. Nie chcę ciastka z kremem, tortu i wisienki. Nie chcę bransoletek, uwiera mnie sznur pereł. Mm.
No oczywiście grupa Hej. A na pedalu pozdrowień Brudna napisała, że Patrycja ma zaproszenie na czat. Więc zapraszamy Patrycję. Dobrze, moi drodzy, co mnie jeszcze wkurza, oprócz tego, że w biletach można sobie kupić jakieś VIP-owskie opcje typu odwiedź zespół w garderobie, zrób sobie zdjęcie i zapłać 3,5 tysiąca złotych za bilet, no to właśnie publika, i mam tutaj takie absurdalne niektóre wypowiedzi ludzi, którzy chodzą na takie koncerty właśnie na stadiony, na, dla porównania na przykład koncerty Aerosmith i właśnie coś w tym stylu, tak? No tak. I ludzie wspominają, że jest no pod sceną na przykład mnóstwo skaczących, drących się ludzi, którzy znali teksty i to jest fajne. Ludzie, którzy są na fali, gdzieś tam ktoś kogoś bierze na rękę i co chwilę ktoś znikał za barierkami pod sceną. No i tutaj już różnie może się dziać. To zależy od... To zależy już od ochroniarzy, tak, od tej grupy, bo wypuszczali zazwyczaj ludzi na płytę z uśmiechem na twarzy i tyle, więc nie ma co narzekać, tak. No, ale są też tak zwane Janusze koncertowe. Już nawet tutaj ten termin dotarł. Już nie chodzi o to, w jaki sposób ktoś kupuje bilet i czy ktoś przeciska się przez barierki. No, ale wyobraźcie sobie, że są takie tacy Janusze, którzy, no tak jak w kinie, tak, nie mogą wysiedzieć bez jedzenia i picia i muszą mieć ciągle i coś mielić buzią, no to są ludzie, którzy kursują co 15 minut po kolejne piwo i potem to wszystko kończy się kłótniami, przepychankami, bo on tu stał, ale wyszedł tylko na chwilę. No. Jeszcze inna sprawa. Ktoś tutaj narzekał, że... że ludzie nagrywali przez cały koncert, jeszcze komentowały to wszystko, jak ktoś jest ubrany i przy każdym kawałku były teksty, ale se wstawię na Facebooka, będą mi zazdrościły. No i wyraz twarzy tych facetów, którzy towarzyszyli, bo to chodzi o dziewczyny, które właśnie taką szopkę robiły, no można było powiedzieć, że był bezcenny. Później co? Jakiś facet próbował się bawić, no to na przykład te same dziewczyny, które nagrywały ten cały koncert, uciszały wszystkich dookoła i napieprzały łokciami, bo na przykład zasłania, bo na przykład jest za głośno i psuje im nagrania i że trzeba siedzieć cicho. Tak więc na takie osoby również można trafić na jakichś koncertach, więc to był hit, tutaj ktoś wspomina. No mnie by coś trafiło, jakbym takie księżniczki przede mną spotkał, to bym je chyba z łokcia zaraz potraktował. No, tak więc tutaj... jakiś psychol wspomina właśnie, taki ma nick na forum, dosłownie, jakiś psychol, że podczas, na początku koncertu nikt nie śpiewał, bo jak tylko ktoś próbował śpiewać, jak ktoś tylko próbował otworzyć usta, to zaraz szedł w ruch łokieć od księżniczek i ma być cicho, bo one nagrywają. Kolega też tutaj wspomina kolejny hit. Kłótnia o wejściówkę za kulisy do chłopaków z Aerosmith. Przed koncertem pojawił się przy barierkach koleś z obsługi zespołu, który wręczył jakiejś dziewczynie bilecik, karteczkę. Ta zadowolona nią macha, a nagle podbiegają do niej jakieś inne dziewczyny, wyrywają jej tą kartkę, która upoważnia do wstępu za kulisy i nagle zaczyna się kabaret, bo dziewczyny zaczynają się drapać nawzajem. Więc tutaj można by prawdopodobnie książkę o tym napisać, że to jest dramat często, co się dzieje na tych koncertach i jakie spiny tam odchodzą. No i tak jak mówię, cały koncert można sobie obejrzeć w ekranie smartfona, który jeszcze ma ustawioną jasność ekranu na full, więc widać go w promieniu 5 km, a jak sobie wszystkie Janusze świata na stadionie ustawią tak jasność ekranu, no to już w ogóle promienieje. Jeżeli zwrócicie uwagę, żeby coś zrobić z tym, no to jest to człowiek oburzony, bo ona zapłaciła za bilet i żeby spierdzielać. Pełna kultura i zabawa. No i tutaj kolega wspomina, że myślał, że przeniesienie się na trybuny rozwiąże sprawę, że nikt mu nie będzie zasłaniał, nikt go nie będzie ściskał z każdej strony i pozwoli na normalne obejrzenie koncertu, ale jednak nie.
bo jak się trafi na takie właśnie osoby, to jednak mimo tego, że się wywali na ten bilet 350 czy 500 zł, no to jakiś Janusz się tam zawsze wciśnie, tak? Poza tym, że się musisz upominać najczęściej o miejsce, bo już ktoś na nim siedzi i ty się musisz wykłócać, że ty masz tutaj zakupione to miejsce. W sumie to tak miałem w Poznaniu, znaczy ja to jeszcze kulturka, bo faktycznie siadłem na miejscu, którego nie miałem, ale przyszli państwo i no zszedłem, nawet nie żałuję, bo później stałem przy takim murku betonowym, więc spoko. No, ale właśnie takie cyrki odchodzą, niesamowite. Ja akurat takich rzeczy nie widziałem. Jakby mnie ktoś próbował uciszać, no to też bym miał prawo do tego, żeby sobie śpiewać podczas koncertu, bo zapłaciłem za bilet, a to, że ktoś nagrywa, no to jest czyjś problem, więc tak. Dobra. Trochę muzyczki i wracamy jeszcze do tematu, jeszcze ze dwa wejścia będą, no to jak już tak ciśniemy światowo, to wiecie co, no za to już na pewno YouTube mnie zbanuje, w sensie zbanuje naszą audycję niedzielną, będzie do odsłuchania pewnie tylko w pliku MP3, ale so fucking what. Woodstock 94, amerykański Woodstock. Woodstock too. So what? So what? Well, I've been here, I've been there, I've been every fucking where. So what? So what? So what? So what, you poor little cunt? Who cares? Who can you know? Who cares? Who can you know? Well, I've sucked sweet, I've sucked rock, I've even sucked an old man's cock. So what? So what? Well, I fucked a sheep, I fucked a goat, I ran my cock right down its throat. So what? So what? So what? So what, you poor little cunt? Who cares? Who cares you know? Who cares? Who cares about you? Yo, 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 ha ha! The fox in 89, so what? So what? Well, I fucked this, I fucked that, I've even fucked a schoolgirl's twat. So what? So what? So what? So what? You poor little fuck. Who cares? Who cares? You do? Who cares? Who cares about you? Yo, 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 yo. Says good night, man. Fuck yeah! No, takie koncerty kiedyś Metaliki pewnie fajne były. Zwłaszcza tutaj Woodstock, który też pamiętam oglądałem na dwójce wypuszczane i mamy nagrane na kasetę wideo. Teraz można sobie obejrzeć na YouTube. No i ten utwór So What, jak dobrze pamiętam, to był cover chyba jakiejś punkowej kapeli, więc bodajże to był właśnie ten kawałek. Więc tak, tutaj troszkę punk rockiem też mają powiązania, moi drodzy. No, więc tak to wygląda.
No teraz koncerty Metallica na stadionie to jest coś żenującego już. W ogóle to, żeby wysyłać SMS-y, co chcecie usłyszeć na PiS, ale dodatkowo za te 1000 złotych można sobie kupić bilet, że będziesz stać na scenie z lewej albo z prawej strony podczas koncertu zespołu i tyle. I ci ludzie tam stoją i tyle i mają frajdę z tego, że stoją tak blisko, nie wiem. Nie mam pojęcia, że jak ktoś machnie ręką, to pot na nich kapnie i w ogóle są święci w tym momencie. No nie, luźnie. Różne ludzie mają potrzeby, tak? Nie będę tego tutaj krytykował, jeżeli ktoś chce, to czemu nie? Może to jest jakieś przeżycie ważne dla nich, to jak najbardziej. No, ale to, żeby wydzierać wejściówki i bić się o miejsca, no to bez przesady. I a propos jeszcze tych koncertowych absurdów, tutaj znalazłem parę wpisów jeszcze od innej osoby, że kiedyś na Slashu w Łodzi przede mną koleś w koszuli nagrywał koncert swoim iPhone'em. Jak skakałem, to mnie uspokajał, jak stałem, to on mi tym iPhone'em zasłaniał. Zwróciłem mu uwagę, że przeszkadza. No to miał na to wyrąbane, więc dużo nie myśleć, wziąłem jego telefon i rzuciłem tam między ludzi i poszedłem szybko w inną stronę. Nawet nie jest mi głupio. No to koleś na pewno nie był wielkości 4x4, bo tak to by ci nieźle wpierdzielił za ten telefon, podejrzewam. No. Co tutaj jeszcze z takich wspomnień? Ponownie jakiś psychol. Szkoda strzępić ryja, jak się takie księżniczki trafią na koncercie. Ja jednej sprzedałem łokieć w żebra w ramach rewanżu i potem miałem spokój. Mimo, że stała z chłopakiem wyższym o głowę ode mnie, to nawet nie zareagował. Potem już tylko on nagrywał koncert, a ona sobie stała spokojnie. No. O, ludzie mają niezłe pomysły. No jeszcze to kursowanie po piwa i tak dalej. No, dobra, to akurat się nie dziwię. No, ceny są niestety zaporowe na takie koncerty. Dobra, co jeszcze? Jeszcze mamy chwilę, więc możemy sobie coś wybrać tutaj, jakiś kawałek. No tak się zastanawiam, to puścić. A dobra, już poszalejemy, fragmencik zapodamy. Niech się dzieje.
się głowę ścina, czy zjedli tu murzyna, czy leży tu ta dogna, czy jest tu jazda konna. Hej! Siekiera, 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 siekiera. Shake it up.